Teraz prosimy dzisiejszą konferencję o przeczytanie fragmentu z Ewangelii Świętego Marka. Rozdział drugi. Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a on głosił im naukę. Wtedy przyszli do niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przenieść go do niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował. I przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: czemu on tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jedynego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka: odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań, weź swoje łoże i chodź? Today, it is especially dedicated for the conference of today, especially dedicated for healing and specifically inner healing. Dzisiejsze konferencje poświęcone są tematowi uzdrowienia, a szczególnie sprawie uzdrowienia wewnętrznego. And therefore we will look into the process of healing and also the process of inner healing. Więc przyjrzymy się dzisiaj procesowi uzdrowienia, a szczególnie procesowi uzdrowienia wewnętrznego. First let us begin with the process of healing. Zaczniemy od procesu uzdrowienia. We have a classical example of a healing takes place in the reading that we had just now. Klasyczny przypadek uzdrowienia ma miejsce w tej przypowieści, którą właśnie przeczytaliśmy. Four people brought a paralytic to Jesus. Cztery osoby przyniosły do Pana Jezusa człowieka sparaliżowanego. They could not reach him to Jesus because of the big crowd. Nie mogli dotrzeć z tym człowiekiem do Pana Jezusa, ponieważ cisnął się tam wielki tłum. So they took a risk of climbing the roof, removing the tiles and lowering this paralytic with the bed itself in front of Jesus. Więc podjęli ryzyko wejścia na dach, usunięcia części dachu i spuszczenia w dół tego człowieka na jego noszach, tak jak leżał, wprost przed Pana Jezusa. In fact, it was a big risky affair. To w gruncie rzeczy było działanie bardzo ryzykowne. Yet faith does not see any obstacles. A jednak, tym niemniej, wiara nie widzi żadnych przeszkód. Faith will find its own way. Wiara znajdzie swój sposób, aby osiągnąć to, co chce. And therefore, and Jesus saw their faith. Pan Jezus zobaczył ich wiarę. And that is also an important phrase. To też jest bardzo ważne stwierdzenie. Jesus saw not this sick man's faith, but his friend's faith. Pan Jezus zobaczył nie wiarę tego paralityka, lecz wiarę jego przyjaciół. Maybe this man also had shared the same faith. Być może ten człowiek miał taką samą wiarę. It is written that Jesus saw their faith. Ale napisane jest, że Pan Jezus zobaczył wiarę tych, którzy go przynieśli. Maybe the four people's faith, the friends, or including the paralytic. Być może mowa tu o wierze tych czterech osób, które przyniosły chorego i również samego chorego. And what did Jesus say to this paralytic sick man?
Co Pan Jezus powiedział do paralityka, człowieka chorego? Jesus first said to him, "Your sins are forgiven." Najpierw powiedział do niego, "Twoje grzechy zostają odpuszczone." Jesus did not tell him, "You are healed." Pan Jezus nie powiedział mu, "Jesteś uzdrowiony." But Jesus told him, "Your sins are forgiven." Lecz powiedział mu, "Twoje grzechy są odpuszczone." As a sign of the forgiveness, Jesus healed him. I na znak odpuszczenia grzechów Jezus uzdrowił go. Forgiveness from sins is the first step for healing. Pierwszym krokiem w kierunku uzdrowienia jest odpuszczenie, wybaczenie grzechów. We have a similar story in the Gospel of John. Podobną historię mamy opisaną w Ewangelii Świętego Jana. In chapter 5, w rozdziale 5. Verses 1 to 9. Wersety 1 do 9. Potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza. Nazwa po hebrajsku Betsesta. Zaopatrzona w 5 krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie wody. Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia, niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody, gdy ja sam już dochodzę, inni wchodzą przede mną. Rzekł do nich Jezus: wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. And you can also read just a few verses down, 14. Przeczytaj jeszcze kawałeczek dalej, werset 14. Verse 14. Potem Jezus znalazł się w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Another paralytic man who was lying at the pool of Bethesda for 38 years. Mamy tu kolejnego paralityka, który leżał w pobliżu brzegu sadzawki Bethesda przez 38 lat. 38 years this man was paralyzed. Przez 38 lat ten człowiek był sparaliżowany. And Jesus asked him, "Do you want to be healed?" Jezus zapytał go, czy chcesz zostać uzdrowiony? And this man made some excuses. Człowiek ten zaczął się wymawiać. First he said, "There is nobody to put me in the water." Czy usprawiedliwiać? Mówi, po pierwsze, nie ma nikogo, kto zaprowadziłby mnie do wody. Secondly he said, "Even if I try to get into the water, somebody jumps before me." Po drugie, powiedział, nawet jeżeli sam próbuje dojść do wody, to podchodzi szybciej ktoś inny, kto wskakuje przede mną. But Jesus told him, "If you want to be healed, rise and walk." Jezus mu na to odpowiedział, jeżeli chcesz być uzdrowiony, to wstań i chodź. And Jesus must have stretched out his hand to him, and he caught hold of Jesus' hand and rose and walked. Zapewne Pan Jezus wyciągnął do niego rękę, którą ten chory pochwycił, wstał i chodził. Afterwards, Jesus found him in the temple. Później Pan Jezus spotkał go w świątyni. And he told him, i powiedział mu tak: "Now you are well."
teraz jesteś zdrowy. Do not sin anymore. Już więcej nie grzesz. So that nothing worse will come to you. Aby ci się co gorszego nie przytrafiło. What is the implication? Jakie jest tego, jakie jest tego znaczenie? 38 years this man was sick because of his sins. Przez 38 lat ten człowiek był chory z powodu swoich grzechów. 38 years he was sick because of sin. 38 lat chorował z powodu grzechów. In the Bible there are two traditions. W Biblii są dwie tradycje. All sickness is not because of sin. Że wszelkie choroby są niekoniecznie spowodowane grzechem. But all sins make us sick. Ale wszystkie grzechy powodują, że jesteśmy chorzy. Let me repeat. Powtórzę. All sickness and sufferings are not because of sin. Nie wszystkie cierpienia i choroby są spowodowane grzechem. We have a reference to that in John 9:1-3. Mamy odniesienie do tego, co mówię, w Ewangelii Świętego Jana, rozdział 9, wersety 1-3. But all sins make us sick. Ale wszystkie grzechy powodują, że jesteśmy chorzy. Yesterday we were looking at the sin of David, which was interpreted by the biblical authors as the sin of humanity. Wczoraj przyglądaliśmy się grzechowi Dawida, który to grzech autorzy Biblii interpretują jako grzech ludzkości. So to have a healing, first we have to get rid of our sins. A więc aby uzyskać uzdrowienie, najpierw musimy uzyskać odpuszczenie grzechów. Musimy pozbyć się grzechów. And we saw how a sin takes place when we analyze the story of David. Kiedy analizujemy historię Dawida, widzimy, jak dochodzi do grzechu i jak z niego rodzą się inne. Let me give a few more inputs into the concept of sin according to the Bible. Powiem jeszcze kilka słów, żeby dotyczących pojęcia grzechu na podstawie Pisma Świętego. And what happens when we commit a sin? Co dzieje się, kiedy popełnimy grzech? The serpent asked Eve, did God really say that you should not eat of any tree in the garden? W raju wąż powiedział do Ewy: czy Pan Bóg naprawdę powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa w tym ogrodzie? Eve said to the serpent. Ewa odpowiedziała wężowi: we can eat of all trees in the garden except that tree which is in the middle of the garden. Of that God said you should not eat, nor shall you touch it. Ewa odpowiedziała mu na to: możemy jeść owoce ze wszystkich drzew, jakie tu rosną, oprócz owoców z tego drzewa, które rośnie po środku ogrodu, o którym Pan Bóg powiedział: nie wolno wam jeść owoców z tego drzewa, ani nawet go dotykać. Is there anything wrong in what woman said to the serpent? Czy jest coś niewłaściwego w tym, co Ewa powiedziała wężowi? No. What did God really say that you should not touch it? Czy Pan Bóg naprawdę powiedział, że tego drzewa nie powinniście dotykać? No. Nie. We have in chapter 2 of Genesis. W rozdziale 2 Księgi Rodzaju. You have in 2:17. Werset 17. Chapter 2:17. Rozdział 2, werset 17. Ale z drzewa poznania. Przeczytaj 16 i 17. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, na tych niechybnie umrzesz. God did not say that you should not touch it. Pan Bóg nie powiedział, nie wolno wam go dotykać. God said you should not eat it. Pan Bóg powiedział, nie wolno ci jeść z niego owoców. Why did the woman add another phrase of her own initiative that God said not to touch it? Dlaczego
Ewa z własnej inicjatywy dodała jeszcze kilka słów mówiących o tym, że Pan Bóg nie pozwolił drzewa dotykać. This is called distortion of the word of God. Taki akt nazywa się zniekształceniem Bożego Słowa. Distorting word of God is the starting of a sin. Zniekształcanie Bożego Słowa jest początkiem grzechu. Many denominations originated in Christianity when they began to distort the word of God. Wiele denominacji, które wywodzą się z chrześcijaństwa, stały się teraz, no, odszczepiły się, ponieważ zaczęły zniekształcać Boże Słowo. When you give overemphasis to a particular phrase, kiedy zbyt duży nacisk kładzie się na jakieś konkretne sformułowanie, and does not see that words in the global perspective of the Bible, i nie postrzega się tego sformułowania przez pryzmat całości Pisma Świętego, we deviate from the real meaning of the word of God. To wtedy, gdy tak czynimy, odchodzimy od prawdziwego znaczenia Bożego Słowa. So the woman had an inclination to commit sin, and that is why she distorted the word of God. Kobieta ta, Ewa, miała skłonność do tego, by popełnić grzech, i dlatego zniekształciła Boże Słowo. Distortion of the word of God is also known as distortion of the truth of God. Zniekształcanie Słowa Bożego znane jest również pod nazwą zniekształcanie prawdy Bożej. So when the woman added a sentence of her own that God said not even to touch, no, you are not even allowed to touch, she was distorting the word of God, distorting the truth of God. Więc kiedy Ewa dodała z własnej inicjatywy sformułowanie, że nawet nie wolno nam tego drzewa dotykać, to ona tym samym zniekształciła Boże Słowo, czyli Bożą prawdę. And the serpent said to the woman, i wąż powiedział do kobiety, you will not die. Nie umrzesz. God said, the day that you eat of that fruit, you will die. Pan Bóg powiedział, że tego samego dnia, kiedy zjecie owoce z tego drzewa, pomrzecie. But the serpent said, no, you will not die. Ale wąż powiedział, nie umrzecie. What a daring statement. Jakie śmiałe sformułowanie. God said, you will die. Pan Bóg powiedział, umrzecie. Serpent said, you will not die. Wąż powiedział, nie umrzecie. Now just one explanation about what is death in the Bible. Jeszcze słowo wyjaśnienia na temat tego, co w Piśmie Świętym oznacza śmierć. Did Adam and Eve die the day they ate the fruit? Czy Adam i Ewa tego dnia, kiedy spożyli owoc z drzewa, umarli? No. Then why did God say, the day that you eat of the tree, you will die? Nie. To dlaczego Pan Bóg powiedział, że tego samego dnia, kiedy spożyjecie owoc z tego drzewa, pomrzecie? What is death in the Bible? Czym jest śmierć w Piśmie Świętym? We have an explanation of the death in Luke's Gospel. Wyjaśnienie, czym jest śmierć, mamy w Ewangelii Świętego Łukasza. Chapter 15. Rozdział 15. Chapter 15 of Luke's Gospel. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 15. Verse 24. Werset 24. And also 32. I również 23. Just 24 and 32. Ah, sorry. 24 i 32. We have the same statement, but then twice. Pada tam to samo stwierdzenie dwa razy. Just 24. 24. Ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczął się bawić. Ten 32. I 32. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. When the prodigal son returned, the father said, this son of mine was dead and he has come back to life. Kiedy syn marnotrawny odnalazł się, jego ojciec powiedział, ten mój syn był umarły, a teraz jest żywy. Was the son dead? Był ten, czy syn naprawdę nie żył?
Was he dead? Czy był? No. Czy był umarły? Then why did the father say he was dead? To dlaczego ojciec powiedział, że on był umarły? Death in the Bible is expulsion from the house. Śmierć w Biblii oznacza wyrzucenie z domu. Expulsion from covenant community. Wyrzucenie ze wspólnoty, z przymierza. The day Adam and Eve ate the fruit, they were expelled from the garden of Eden. Tego dnia, kiedy Adam i Ewa spożyli owoce z drzewa, zostali wypędzeni z raju. And yesterday we had seen, therefore yesterday we have seen that the garden was God's house. A przedwczoraj mówiliśmy o tym, że ten ogród rajski to był Boży dom. The day you eat of the fruit, you will die. Tego dnia, kiedy spożyjecie owoce z tego drzewa, pomrzecie. Which means you will be expelled from my house. Co oznacza, zostaniecie wyrzuceni z mojego domu. The prodigal son went away from the father's house. Syn marnotrawny odszedł z domu ojca. It was his death. I to była jego śmierć. Expulsion from father's house. Wyrzucenie z domu ojca. Expulsion from the covenant community. Wyrzucenie poza nawias wspólnoty przymierza. Or to put it very simply, breaking the love relationship. Albo mówiąc prostym językiem, zerwanie relacji miłości. That is death in the Bible. W Biblii oznacza śmierć. Therefore, when we break the commandments of God, dlatego też, kiedy złamiemy Boże przekazania, we are expelled from God's house. Jesteśmy wypędzani, wyrzucani z Bożego domu. We are expelled from God's communion. Jesteśmy wydalani z komunii z Bogiem. We are expelled from the relationship with God. Jesteśmy wyrzucani poza nawias relacji z Bogiem. And then comes the next aspect of sin. Następnie przychodzi kolejny aspekt grzechu. When the serpent said, oh, you will certainly not die. Kiedy wąż powiedział, na pewno nie pomrzecie. The woman saw that the tree was good for food. To wtedy kobieta zobaczyła, że drzewo ma takie owoce, które nadają się do spożycia. Pleasing to the eyes, że są miłe dla oka. And desirable for gaining wisdom. I są pożądane do tego, by osiągnąć mądrość. There are three descriptions about this fruit according to the woman. Według tej kobiety Ewy są trzy cechy tych owoców. The tree was good for food, she thought. Ona pomyślała tak. Po pierwsze, owoce tego drzewa nadają się do spożycia. It is pleasing to the eyes. Po drugie, są miłe dla oka. And desirable for gaining wisdom. I po trzecie, pożądane do tego, by zdobyć mądrość. Sin appears to be good. Rzecz jawi się jako dobra. The tree appeared before the woman as good. Kobiecie tej drzewo to jawiło się jako dobre. Sin is like a hook. A grzech to jest taki haczyk. When we put the hook into the river, kiedy zarzucimy haczyk czy wędkę na wędce do rzeki, the fish thinks that this is good for life. To i tam jest przynęta. To ryba myśli, że to ta przynęta jest dobra do życia. It catches. Łapie ją. It dies. I umiera. Sin is like a hook. Grzech jest jak taki haczyk. It appears to be good. Wydaje się być, jawi się jako dobry. But it kills you. Ale zabija cię. The woman thought that this is very good. Kobieta pomyślała, że te owoce są bardzo dobre. Pleasing to the eyes. Miłe dla oka. And desirable for gaining wisdom. I potrzebne do tego, pożądane do zdobycia mądrości. And she plucked the fruit. Zerwała owoc. At herself. Sama zjadła. And gave to the husband. Dała mężowi. And he also ate. I on też zjadł. This is another thing. To jest kolejna rzecz. One who is in sin. Ten, który trwa w grzechu. Will prompt others to commit sin. Będzie przynaglał innych do tego, by i oni popełnili grzech. Let me repeat. Powtórzę. One who is in sin, ten, który zgrzeszył, trwa w grzechu, will seduce others to commit sin. Będzie uwodził innych do tego, aby ci popełnili grzech. Why? Dlaczego?
almost 400 or 500 years before Jesus Christ. Około 400 albo nawet 500 lat przed narodzeniem Chrystusa. Plato, the philosopher, Greek philosopher. Platon, grecki filozof. In his book Republic. W jego dziele pod tytułem Republika. Has written about the most righteous man. Napisał coś na temat najbardziej prawego człowieka. He writes. Napisał tak. Let us remember, it is almost 500 years before Jesus Christ. I pamiętajmy, że to jest około 500 lat przed Chrystusem. He writes. Pisze tak. If the most righteous man appears on the face of the earth. Jeżeli najbardziej sprawiedliwy z ludzi pojawi się na powierzchni ziemi. He will be beaten up. To go zbiją. He will be persecuted. Czyli będzie bity, będzie prześladowany. And finally he will be crucified. I w końcu będzie ukrzyżowany. Even the word crucified is used by Plato. Nawet słowo ukrzyżowany zostało użyte przez Platona. And then he gives the reason. I Platon podaje powód tego stanu rzeczy. Why the most righteous person will be persecuted and killed? Mówi, dlaczego najbardziej sprawiedliwy z ludzi będzie prześladowany i zabity. In the presence of a righteous man, w obecności człowieka sprawiedliwego, a sinful man cannot excuse himself. Człowiek grzeszny nie może znaleźć dla siebie usprawiedliwienia. If you are sinful, jeżeli ty jesteś grzeszny, and I am also sinful, I am also sinful. Ja też jestem grzeszny. I have an excuse. To mam usprawiedliwienie. You are a sinner, I am a sinner. Ty jesteś grzesznikiem, ja jestem grzesznikiem. Suppose you are righteous. A wyobraźmy sobie, że ty jesteś człowiekiem prawym. And I am sinful. A ja jestem grzesznym. I have no excuse for my sins. To wtedy nie mam usprawiedliwienia dla swoich grzechów. So what do I do? To więc co wtedy zrobię? I eliminate you. Wyeliminuję cię. And this is the reason why good people are persecuted. I to jest powód, dla którego dobrzy ludzie są prześladowani. Sin wants to spread itself. Grzech sam chce się rozprzestrzeniać. But when it sees good people, ale kiedy napotka na dobrych ludzi, it cannot spread. Nie może się dalej rozprzestrzeniać. So it eliminates the good people from the face of the earth. Więc tych dobrych ludzi eliminuje, usuwa z powierzchni ziemi. Sin wants to spread. Ponieważ grzech chce się rozprzestrzeniać. It does not want to have an excuse. In fact, the other way. Mm-hmm. It's almost like this. A child comes to the mother. To jest tak. Podobnie mamy w sytuacji, kiedy dziecko przychodzi do mamy. And tell the mother. I mówi do mamy tak. I have failed in the exam. Oblałem egzamin. Immediately he adds. I od razu dodaje. Nobody in my class has passed the exam. Ale w mojej klasie nikt go nie zdał. I have failed the exam. Ja oblałem egzamin. Nobody in my class has passed the exam. Ale w mojej klasie nikt go nie zdał. So he has been excused because nobody has passed. Więc tym samym znajduje usprawiedliwienie, ponieważ nikt inny też nie zdał. Wszyscy inni też nie zdali. This is how sin. Tak to grzech się usprawiedliwia. I have committed sin. Popełniłem grzech. All have committed sin. Wszyscy popełnili grzech. So I think that I am excused. Więc wtedy myślę, że jestem usprawiedliwiony. But suppose I meet a righteous person. Ale wyobraźmy sobie, że spotykam człowieka prawego. Who does not commit sin. Który nie popełnia grzechu. I feel insecurity. Wtedy odczuwam niepewność. I have an excuse. Nie mam wytłumaczenia. So the best way I think is to eliminate him. Więc myślę sobie, że najlepszym sposobem dla mnie jest wyeliminować tamtego człowieka. And this is how Plato spoke about the most righteous person. W taki sposób Platon mówił o człowieku najbardziej sprawiedliwym. So to lead a good life, a righteous life is a risky one. A więc prowadzenie życia prawego, sprawiedliwego jest sprawą ryzykowną. But God always asks us to take risk. Ale Pan Bóg zawsze prosi nas o to, abyśmy podejmowali ryzyko. When the woman ate the forbidden fruit, kiedy kobieta zjadła zakazany owoc, she gave to the man also, dała go również mężowi, because if the man does not eat, she will not have an excuse.
ponieważ gdyby mąż nie zjadł, to ona nie miałaby usprawiedliwienia. So a sinful person seduces others to commit sin. A więc osoba grzeszna uwodzi innych, aby ci też popełnili grzech. Sin is contagious. Grzech jest zaraźliwy. And then comes the effects of the sin. A potem przychodzą skutki grzechu. Every evening God used to come to the garden for an evening walk. Każdego wieczoru Pan Bóg przychodził do ogrodu, by się w nim przejść. Which means they were very close to each other. Przechadzać się z ludźmi, co oznacza, że byli sobie bardzo bliscy. Yesterday we saw it. David was so close to the heart of God. Wczoraj mówiliśmy o tym, Dawid był tak bliski Bożemu sercu. Adam and Eve were very close to the heart of God. Adam i Ewa też byli bardzo bliscy Bożemu sercu. So God comes for an evening walk with him, with them. Pan Bóg przychodził na wieczorny spacer i przechadzał się wraz z nimi. When Adam and Eve that day heard God coming, Adam i Ewa słyszeli kroki zbliżającego się Pana Boga, they hid themselves behind the tree. To wtedy, po zjedzeniu owocu, skryli się za drzewem. They hid themselves behind the tree. Ukryli się za drzewem. Until that day, they were waiting for the Lord to come to go for an evening walk. Do tego dnia oczekiwali na przyjście Pana Boga, żeby się z Nim razem poprzechadzać. Now they consider God as an enemy. A teraz uważają Pana Boga za wroga. Because the relationship has been broken. Ponieważ relacja ta została zerwana. Therefore, they think that God is an enemy. Dlatego też uważają, że Pan Bóg jest wrogiem. It is no more a good evening walk, but the presence is disturbing. Już nie jest tak, że czekają na przyjemność pospacerowania sobie razem wieczorem, lecz Boża obecność przeszkadza im. This is what I said. Sinful people see good people as a disturbance for them. Tak jak powiedziałem, osoby grzeszne, gdy spotkają ludzi prawych, to obecność tych prawych i przeszkadza im. And God called out to them and asked, "Man, where are you?" Pan Bóg zawołał do nich z pytaniem: "Człowieku, gdzie jesteś?" Woman, where are you? Przepraszam, mężczyzno, Adamie, gdzie jesteś? Kobieto, Ewo, gdzie jesteś? It looks strange. To wygląda dziwnie. God did not know where they were. Czy Pan Bóg nie wiedział, gdzie oni są? Then why he is calling out, where are you? Where are you? Wiedział, więc dlaczego woła, gdzie jesteście, gdzie jesteście? One who remains in sin does not know where they are. Ten, który trwa w grzechu, nie wie, gdzie jest. Spiritually speaking, they do not know where they are. Mówiąc w kategoriach duchowych, osoby takie nie wiedzą, gdzie są. In other words, they lose the ground. Innymi słowy, stracili grunt pod nogami. They are nowhere. Są nigdzie. They have lost the ground of their existence. Stracili podstawę, grunt, podstawę swojej egzystencji. So that's why God is asking, where are you? Do you know where are you? Dlatego też Pan Bóg pyta, gdzie jesteście? Innymi słowy, czy wy wiecie, gdzie wy jesteście? Do you understand that you have lost the ground of your existence? Czy rozumiecie, że straciliście podstawę swojej egzystencji? And then the human being said, wtedy człowiek mówi, I heard you in the garden, but I was afraid because I was naked. So I hid myself. Słyszałem twoje kroki w ogrodzie, ale przestraszyłem się, ponieważ byłem nagi, więc się ukryłem. The human being said, I am afraid. Człowiek powiedział, boję się. What is the opposite of love? Jakie jest przeciwieństwo miłości? Hatred? Eh? Hatred. Hatred. Nienawiść. In John's letter it is written, fear is the opposite of love. W liście świętego Jana napisane jest, że przeciwieństwem miłości jest strach. In John's first letter it is written, fear is the opposite of love. W pierwszym liście świętego Jana napisane jest, przeciwieństwem miłości jest strach. And the human being said, I am afraid. A tu człowiek powiedział, ja się boję. I am not living in love. Bo ja nie żyję w miłości. I have broken the relationship. Przerwałem tę relację. I am afraid. Więc się boję.
Suppose a husband betrays the wife. Wyobraźmy sobie, że mąż zdradza żonę. What will be his feeling when he goes home to his wife? Jakie uczucia będą w nim, w jego sercu, gdy będzie wracał do domu i zaraz spotka żonę? Fear. Lęk. Strach. Fear. Fear is the opposite of love. Strach jest przeciwieństwem miłości. Strach, lęk. And he said, I am afraid and I am naked. Powiedział, boję się i jestem nagi. God asked him, who told that you are naked? A Pan Bóg zapytał, a kto ci powiedział, że jesteś nagi? Did you eat the forbidden fruit? Czy zjadłeś zakazany owoc? Immediately the man said, od razu ten człowiek, czyli mężczyzna, powiedział, she gave, I ate. Ona mi dała, więc a ja zjadłem. The woman gave, I ate. Kobieta mi dała, ja zjadłem. The woman whom you gave me as a partner, kobieta, którą mi dałeś za partnerkę, gave me the fruit, dała mi ten owoc, and therefore I ate it. I dlatego ja go zjadłem. In fact, he was supposed to protect the woman. On w gruncie rzeczy miał chronić kobietę. But instead, he blamed the woman. Ale zamiast chronić ją, to zwalił na nią winę. Adam blamed the woman and said, she seduced me and I couldn't control, I am sorry. On przerzucił na nią winę, oto mówiąc, ona mnie uwiodła, no i ja zjadłem, no nie mogłem się oprzeć, przepraszam. Blaming each other is the result of sin. Przerzucanie winy na innych, obwinianie innych jest skutkiem grzechu. Let us contrast this blaming to the first love song which Adam sang about this woman. Teraz porównajmy to obwinianie z pierwszą miłosną pieśnią, którą Adam zaśpiewał dla Ewy. When God brought Eve to the presence of Adam, kiedy Pan Bóg przyprowadził Ewę i postawił ją obok Adama, Adam said to her, Adam powiedział do niej, the bone of my bones and the flesh of my flesh. Oto kość z mojej kości i ciało z mojego ciała. The bone of my bones and the flesh of my flesh. Kość z mojej kości i ciało z mojego ciała. This is the greatest love song I have ever seen. Jest to największa pieśń miłosna, jaką kiedykolwiek widziałem. The love letter of Adam to Eve. Jest to miłosny list Adama do Ewy. The bone of my bones and the flesh of my flesh. Jesteś kością z moich kości, z mojej kości i ciałem z mojego ciała. Now he blames such a person. I teraz taką osobę on obwinia. Now he excuses himself. Teraz on usprawiedliwia siebie. This is another thing that sin never takes the responsibility in itself, but always blames others. I to jest, tu mamy kolejną rzecz. Grzech nigdy nie bierze odpowiedzialności na siebie, tylko winą obarcza innych. I would like to contrast two other incidents in the Bible. Chciałbym tutaj porównać, zestawić dwa inne wydarzenia z Biblii. One is in John's Gospel. O jednym mowa jest w Ewangelii Świętego Jana. The other is in Mark, which we'll read later. A o drugiej mowa jest w Ewangelii Świętego Marka, przeczytamy później. John chapter 8. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 8. Verses 1 to 11. Wersety 1 do 11. Jezus natychmiast dał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycili na cudzołóstwie, a postawiwszy ją w środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam także takie kamieniować, a ty co mówisz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, napisał palcem po ziemi, a kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich:
Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, napisał na ziemi. Kto to, kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Let us visualize the whole scene. Wyobraźmy sobie całą tę scenę. Jesus was teaching in the temple. Pan Jezus nauczał w świątyni. In the temple of Jerusalem. W świątyni jerozolimskiej. And then the Pharisees or the Jews, the Pharisees brought a woman caught in the act of adultery. I wtedy faryzeusze przyprowadzili mu kobietę pochwyconą na cudzołóstwie. She was red-handed caught. Została złapana na gorącym uczynku. That means when she was doing that, she was caught. Czyli przyłapano ją wtedy, gdy popełniała ten akt. And they brought her to Jesus. I przyprowadzono ją do Jezusa. And asked Jesus. I zapytali Jezusa. This woman was caught in the act of adultery. Mówiąc, ta kobieta została pochwycona na cudzołóstwie. Moses has commanded that such people should be stoned to death. W prawie mojżeszowym napisane jest, że takie osoby powinny być ukamienowane. What do you say? A ty co powiesz? There are two important problems here. Tutaj mamy dwa ważne problemy. If Moses had commanded like that, they could have stoned her to death. Jeżeli Mojżesz rzeczywiście tak nakazywał, no to mogli ją spokojnie ukamienować. Why should they bring her to Jesus? Po co przyprowadzali ją do Jezusa? That's the first problem. To jest pierwszy problem. Second is, drugi. If you read the Old Testament, jeżeli przeczytamy Stary Testament, it is written that the man has to be stoned to death, not the woman. To napisane jest wyraźnie, napisane jest, że to mężczyzna powinien zostać ukamienowany, a nie kobieta. Here they left the man and caught only the woman. Tutaj mężczyznę zostawili w spokoju, a pochwycili tylko kobietę. Weaker sections are always persecuted. Prześladowaniu podlegają zawsze ci, którzy są słabsi. Why did they bring her to Jesus? Dlaczego przyprowadzili ją do Jezusa? The evangelist writes to test Jesus. Jak mówi ewangelista, aby wypróbować Jezusa. Jesus was known as a prophet of mercy. Pan Jezus był znany jako prorok miłosierdzia. So to know whether he will release this woman. Więc chcieli wiedzieć, czy on ją zwolni, puści wolno. In that case, he violates Moses' commandment. Gdyby tak zrobił, to byłoby to pogwałcenie mojżeszowego prawa. If he does not rescue this woman, if he does not, then he is not a prophet of mercy. A jeżeli postanowi nie uratować tej kobiety, no to nie jest prorokiem miłosierdzia. It was a trap. Była to pułapka. So they brought this woman. Więc przyprowadzili tę kobietę. Made her stand in the middle. Postawili ją po środku. They all stood surrounding her. I wszyscy otoczyli ją kołem. With the stones in their hand. Każdy trzymał kamień w ręku. And to get the verdict of Jesus. I czekali na werdykt Jezusa. What did Jesus do? A co zrobił Jezus? Jesus stopped teaching. Jezus przerwał nauczanie. Bent down. Pochylił się. And he was writing on the sand. I pisał palcem po ziemi. This is interesting. Ciekawe to jest. Jesus stopped teaching. Jezus przestał nauczać. Bent down. Schylił się. And writing. I pisał palcem po ziemi. In one of my books I have written what all the things that Jesus must have written. W jednej z moich książek napisałem, o czym tam mógł pisać Pan Jezus. There are 8 possibilities. Z 8 możliwości. But that is not needed for this conference. Ale dla tej konferencji ta informacja nie jest potrzebna. But I will speak something else here. Ale powiem coś innego. The word writing could also mean drawing. Painting? My mamy przetłumaczone, że Jezus pisał, ale to słowo pisał mogło być przetłumaczone, może być przetłumaczone jako rysowanie or even sculpturing. Albo nawet rzeźbienie. So I prefer the term for time being
the meaning of sculpturing. Ja na ten moment wolę termin rzeźbienie. Jesus bent down and began to sculpture, began to make a statue. Więc Pan Jezus pochylił się i zaczął coś rzeźbić, czyli zaczął tworzyć jakąś figurę. We make a statue out of sand, no? Tak z piasku. Takie figurki się robi z piasku. Jesus looked at this woman. Jezus spojrzał na tę kobietę. She was very beautiful. Była bardzo piękna. And Jesus himself was an artist. A Jezus jako taki był artystą. So he thought there's a good model here. Pomyślał, że o, jaki piękny model. And he began to sculpture her model on the sand. I zaczął rzeźbić jej postać w piasku, w ziemi. These people are standing with the stones surrounding her. A ci tu stoją, otoczyli ją kołem i każdy trzyma kamień w ręku i tak stoją. Jesus does not see them. A Jezus ich nie widzi. He sees only the woman. Widzi tylko tę kobietę. And he's drawing her on the sand. I rzeźbi, tudzież rysuje ją na ziemi. We heard that they went on insisting. I jak słyszymy, oni nalegali. The enemies, they went on insisting. What do you say? What do you say? Mieli wrogie nastawienie i nalegali. No co powiesz? Co powiesz? So Jesus was disturbed in his painting. Więc to przeszkadzało Jezusowi w malowaniu czy rzeźbieniu. So he stood up. Więc wstał and said, i powiedział. Okay, what do you want? Dobrze, czego chcecie? You want to execute Moses' law. Chcecie wykonać, czyli wprowadzić w czyn prawo Mojżesza. Stone her to death. Ukamienujcie ją. But the first stone should be thrown by a man who has never committed sin. Ale pierwszy kamień ma być rzucony przez tego człowieka, który nigdy nie popełnił grzechu. Stone her to death. Ukamienujcie ją. But the first stone should be thrown by a person who has never committed sin. Ale pierwszy kamień niech rzuci ten, który nie popełnił nigdy grzechu. It is written that Jesus bent down again and continued the painting. Napisane jest, że powiedziawszy to, Jezus pochylił się z powrotem i wrócił do tego, co robił, do rysunków, czy do tego rysowania, czy rzeźbienia. He had finished only up to here, so remaining part he continued. Odtworzył tę kobietę tylko od góry do pasa, więc musiał skończyć swoje dzieło. And he got enough time to complete the painting. No i tym samym miał dużo czasu, wystarczającą ilość czasu, żeby skończyć swój obraz, swoje Because dzieło. The crowd dispersed on a particular order. Ponieważ cały tłum rozszedł się w określonym porządku. The eldest man went away first. Starsi mężczyźni odeszli jako pierwsi. Then next eldest, then next, then next. Potem trochę młodsi, następnie jeszcze trochę młodsi i potem najmłodsi. Why did the eldest man go first? Dlaczego najstarsi mężczyźni odeszli jako pierwsi? He had the most number of sins. Ponieważ mieli najwięcej grzechów. As they grew in age, they were growing not in virtue, but in sin. Kiedy przerastało im wieku, to przerastało im równolegle nie tyle cnót, co grzechów. So to understand who is the eldest, they should have taken their age. A więc żeby zrozumieć, kto jest najstarszy, no to trzeba było powiedzieć, kto ile ma lat. So Jesus got enough time. A więc Pan Jezus tym samym otrzymał wystarczającą ilość czasu. Now he has completed the painting. Teraz już skończył swój obraz. So he was comparing his statue and the woman standing there. I porównywał swoje dzieło z kobietą, która służyła mu za model. So he was looking at the statue and the model, statue and the model, and see whether the proportion is right. Więc patrzył tak, raz na swoje dzieło, raz na modelkę, raz na dzieło, raz na modelkę, i patrzył, czy proporcje zostały dobrze zachowane. And then he noticed others are not found there. So he asked the woman, where are they? I potem rozejrzał się wokół i zauważył, że nikogo nie ma. W związku z tym zapytał ją, a gdzie oni są? Jesus did not even realize what happened to this crowd. Pan Jezus, zajęty tym, co robił, nawet nie zauważył, co się działo z tłumem. He was so immersed in the painting that he did not realize what happened around him. Był tak pochłonięty swoim malowaniem, rzeźbieniem, że w ogóle nie zdawał sobie sprawy z tego, co się dzieje wokół. And he asked the woman, i zapytał tę kobietę, where are they? Gdzie oni są? Why did Jesus ask them, where are they? Dlaczego Jezus zapytał, gdzie oni są? Maybe he wanted to paint them also with the stones, no? Być może chciał ich tam domalować, trzymających kamienie w dłoni. And Jesus asked her,
Nobody condemned you? Więc i powiedział do niej, nikt ciebie nie potępił? And the woman said, no, sir. Nie, panie, ona odpowiedziała. Jesus raised his head and said, Pan Jezus podniósł rękę i powiedział, neither do I condemn you. Ani ja cię